Unii Europejskiej najbardziej odporne na kryzysy związane z pandemią koronawirusa. Odmrażanie nie obejmie jeszcze granic państwa. Ze względu bezpieczeństwa MSWiA zdecydowało o przedłużeniu kontroli granicznej na następny miesiąc, do 12 czerwca. Tak jak dotychczas granice z Niemcami i Polskami Słowacji będą można przeprowadzić tylko w Słowacji. Kontrole będą również nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Wszystkie obowiązujące zasady kwarantanny do kraju mogą odjeżdżać jedynie obywatele Polski oraz w niektórych przypadkach także cudzoziemcy, na przykład posiadający kartę Polaka. Zakończyły się badania przesiewowe górników pracujących w 5 pokoleniach na Śląsku. Liczba chorych na koronawirusa w Polsce przekroczyła 17 tysięcy, ale w całym kraju rośnie też liczba wyleczonych. Są województwa, w których... Najtrudniejsza sytuacja obecnie jest na Śląsku, która jest wyleczona tylko w 5 kopalniach. Teraz badane są osoby, które miały kontakt z zakażonymi i rodziny górników. Poza Śląskiem liczba nowych przypadków znacząco spadła. Wyzdrowiało już prawie 6,5 tysiąca osób. Wybory prezydenckie 28 czerwca to termin realny, mówi wicepremier Jacek Sasin. Jak dodaje, gotowe pakiety wyborcze nadają się do wykorzystania, bo nie ma powodów do zmiany sądu karty do głosowania. Tylko datę zmienia mi tyle. Proponowane wybory jeszcze nie dają możliwości zagłosowania zarówno korespondencyjnie, jak i osobiście w lokalu wyborczym. To kompromis wypracowany przez Sejm. Zagłosował klub PiS i koło Konfederacji, przeciwko był klub Koalicji Obywatelskiej, a politycy PSL i część posłów Lewicy wstrzymali się od głosu. Marszałkowie obu z parlamentu rozmawiali już o wyborach z prezydentem Andrzejem Dudą. Wczoraj rozmowy z panią marszałek Elżbietą Witek. To ostatnia niedziela miesiąca. Pan prezydent apeluje i ufa, że prace w Senacie będą toczyć się sprawnie. Senatorowie opozycji znów mogą jednak zamrozić projekt ustawy na 30 dni. Opozycja nie uznaje reguł demokratycznych, nie respektuje zasad praworządności, nie cofnęli się przed zablokowaniem wyborów z bardzo prostego powodu, ponieśliby z nich ciężką porażkę. Zgodnie z założeniami ustawy zarejestrowani już kandydaci nie będą musieli zbierać na nowo podpisów poparcia. Musieliby zrobić to ci, którzy chcieliby dołączyć do wyścigu prezydenckiego. Nowy termin wyborów ogłosi marszałek Sejmu. Zmiany w Senacie. Z funkcji wicemarszałka zrezygnował Stanisław Karczewski. Polityk chce wrócić do zawodu. O kurwa! Rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. Wpływ na taką decyzję miała opinia marszałka Senatu, w której zakazuje się łączenia funkcji wicemarszałka i możliwości wykonywania zawodu lekarza. Stanisław Karczewski, z wykształcenia lekarz ze specjalizacją chirurgii ogólnej, mówi, że chciałby nadal pracować w szpitalu i tam pomagać ludziom. Ma też inne plany polityczne. W dalszym ciągu będę aktywnym politykiem, myślę, że nawet bardziej aktywnym politykiem. Nowym wicemarszałkiem ma zostać senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. O, ten. Pęk kluczy. Andrea Wroskula określił Polski Trybunał Konstytucyjny mianem marionetki i stwierdził, że nie jest poważnym sądem. Na atak odpowiedziała prezes Julia Przyłębska i jej zdaniem skandaliczna wypowiedź nie mieści się w żadnych kanonach rzetelnej debaty publicznej. Dodała, że jest zażenowana, że osoba pełniąca tak ważną funkcję wypowiada się w taki sposób. Władze Warszawy szykują kolejne zmiany w naliczaniu opłaty za śmieci. Według projektu mają one być uzależnione od użycia wody. Wyższy cennik za wywóz odpadów obowiązuje już od marca. Teraz zamiast ryczałku proponowana jest opłata 12,73 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody. Takiej kwocie przyszli są rodniki. Dziko tego tak wysoka stawka na nasze uratowanie budżetu miasta kosztem mieszkańców. Projekt ustawy ma jutro trafić na sesję Rady Miasta. Pierwsze wyniki szczepionek przeciwko COVID-19 powinny być znane w październiku. O kurwa! Zaangażowane w trzy projekty. Najbardziej zaawansowane jest na zmodyfikowanej szczepionce na obraz. To za 5 miechów. Nie za 4,5. Kolejne fazy testów, których głównym celem jest ustalenie skuteczności szczepionki, to początek grudnia. Głos w sprawie zabrał czołowy amerykański immunolog Anthony Fauci. Oddajemy kilka strzałów na bramkę, poinformował ekspert, podkreślając, że trwają prace nad wieloma szczepionkami, co oznacza, że najprawdopodobniej powstanie ich więcej niż jedna. Rząd Niemiec zapowiedział złagodzenie kontroli na granicach. Najpierw od soboty zostaną otwarte granice z Luksemburgiem i Danią. W środę nastąpi stopniowe łagodzenie kontroli na granicach z Austrią, Francją i Szwajcarią. W Katynie w Portugalii odbyły się rocznicowe uroczystości. No tak, podział 13. Pierwszy raz w historii sanktuarium zostało zamknięte dla pielgrzymów. Wciąż rośnie liczba zakażeń w Rosji. Liczba chorych przekroczyła już ponad 240 tysięcy. O ja! W walce z koronawirusem
Tam jak rośnie. No i Biedronka zmienia godzinę z 24 na 23.30.